Dzień dobry, witam was w koncertowym vlogu, zbieram Goniusia i lecimy do Poznania. Oczywiście zapomniałam, że mam nagrywać vloga, typowa ja. Byliśmy na próbie, poszliśmy zjeść i Żaba już pojechał na koncert. Ja pojechałam do hotelu odwieźć Goniusia i muszę się trochę ogarnąć. Jestem pomalowana, bo nauczyłam się z doświadczenia, że jak myślę, nawet, że mamy dużo czasu, że pomaluję się na spokojnie przed koncertem, to nigdy to nie wychodzi i po prostu nauczyłam się zawsze malować się, jak wyjeżdżam z tego domu na koncert, bo później nigdy nie ma czasu. Także mam teraz jakieś 15 minut na ogarnięcie się i wybranie stylówki. Ciemno tutaj w tym pokoju. Mam dwie stylówki. Jeszcze nie jestem pewna, którą założyć dzisiaj. Jest w sumie ciepło. Zaraz się zastanowimy, na razie poprawimy make-up i włosy. Nie chciałam brać tej wielkiej falownicy, więc wziąłam sobie napisanicę, ale w sumie czy trzeba je tutaj poprawić? Chyba nie, więc tego nie będziemy robić, jutro to zrobimy. Ale troszkę chcę je rozczesać. Troszkę sobie przeczeszemy. Ale wyglądają ok. Dobra, włosy już mamy. Podkład też wygląda ok. Trochę chciałabym przyciemnić brwi, bo wyszły mi za jasne. I poprawimy sobie szmink. Kurde, nawet w sumie nieźle się ten make-up trzyma. Dobra, makijaż myślę, że wygląda dobrze. Chyba spoko. Dobra, jeżeli chodzi o moje usta, powiem wam, jakie mam produkty. Używam takiej kredki marki Refai. Nie ma jej niestety w Polsce, ją zamawiałam z oryginalnej strony. I to jest kolor taupe. I ostatnio dostałam paczkę PR-ową od Tarte. W ogóle zajebiście, bardzo się cieszyłam. I mamy tutaj Maracuja Juicy Lip w kolorze Rose. I takie są błyszczące usta, takie nawilżone, ale nie ma takiego efektu, wiecie, że to jest taki błyszczyk, bo to jest właśnie coś pomiędzy. Także tak, biorę to ze sobą oczywiście. I w ogóle zauważyłam, że mam tusz odbity tutaj. Czekajcie, robię to lewą ręką. Dobra, jeżeli chodzi na przykład o naszyjniki, które mam na sobie, to jest Swarovski, bo wiem, że będą pytania, bo pięknie się błyszczy. I ten krzyżyk kupiłam na Vinted ostatnio. Ostatnio wkręciłam się w Vinted i kupiłam kilka rzeczy. Bardzo fajnie. Sorry za światło. A czekajcie, mam lampę. No i o wiele lepiej. O. Ha? Dobra, i mam dwie propozycje stylówkowe. I mam jedną stylówkę, która podoba mi się bardziej i zastanawiam się, czy ubrać tą fajniejszą dzisiaj? Czy jutro? Może dzisiaj ta fajniejsza. Więc mam takie jeansy z niskim stanem. Przybiorę się przy was i tak nie widzicie. No i wyładowała się lampa. Dobra, i tak wygląda moja stylówka. Czekajcie, o. Mam na sobie taki top, który kupiłam ostatnio w Zarze. Czekajcie, czy ja jestem ostra? Chyba jestem. I to jest top z takim fajnym kapturem. I on jest wiązany. Do tego założyłam sobie te jeansowe spodnie, o których mówiłam. I tutaj mam butki Balenciaga, żeby było wygodnie. Te naszyjniki, które miałam na sobie wcześniej. Mam pierścionki. Staram się zawsze mieć jakiś przysmaczek w torebce. Dla siebie, nie dla Golicha. I życzyłam sobie coś takiego, miałam tam Nesquik. Nie wiem, czasem robię się głodna po prostu i na przykład nie jestem pewna jeszcze, czy idziemy po koncercie na after i nie chcę pić po prostu na pusty żołądek, więc wolę zjeść cokolwiek. Zostawiam jeszcze kosteczkę Goniusiowi i jego pluszaki, bo on zostaje oczywiście w pokoju. Nie idzie na koncert, jak możemy się domyślać. Sobie leżę tutaj u siebie. Widzicie go? Widzicie? I on sobie tutaj chilluje. Wziął kostkę i się schował w tej ciemności. Także lecimy na koncert. Do jego podnaczono, rozejdzie się tu! Na cało!
Ale? Dzięki. Lila, jaka vlogę? Ja moja tutaj vloga. No nie jestem bitusią, ale staram się. Już po koncercie jestem w hotelu. Żaba zaraz przyjdzie. I już sobie zmyłam makijaż, zaplotłam warkocza, przebrałam się w piżamy i wchodzę sobie wygodnie do łóżeczka. Jakiś dzisiaj bardzo męczący dzień. Ja tutaj teraz vloga. Wyjadę sobie. Zaraz wracamy do Warszawy. Jeszcze wstąpiliśmy szybko na plażę. Wygląda tragicznie. Żeby Kamil zobaczył pierwszy raz piasek. Bo Kamil już nigdy nie był nad morzem, nie widział piasku. Chcieliśmy zobaczyć, jak sobie zareaguje i bardzo śmiesznie. Goniuś! Dzień dobry, kolejny dzień. Dogrywam tego vloga dzisiaj, bo to jest już ostatni moment. Goniuś, chodź tu! Ostatni moment, kiedy jesteśmy w Warszawie. Jutro wylatujemy do Tajlandii, także mamy kilka rzeczy dzisiaj do załatwienia i stwierdziłam, że wezmę was ze sobą na ogarnianie spraw. W ogóle mój makijaż wygląda jakoś sucho dzisiaj, nie wiem co się stało, ale byłam na farbce, na browiach, już nie robię laminacji, bo wiecie, nie chcę mieć takich wyczesanych, bo chcę teraz mieć takie cienkie brewki. I byłam też na laminacji rzęs i poczucie, jakie mam rzęsiory. I w tym tygodniu miałam po prostu dużo ogarniania jakichś takich różnych spraw przed wyjazdem, mam fryzjera, już nie mam takiego odrostu. Fajnie. Byłam na paznokciach, trochę je skróciłam, bo wiecie, nie chcę mieć aż tak długich w Tajlandii, jak będę jeździć, nie wiem, na skuterze czy coś takiego. Ubieram się, bo musimy podjechać jeszcze do kilku sklepów, kupić jeszcze jakieś rzeczy przed wyjazdem, dopakować się. Już jestem praktycznie cała spakowana, brakuje mi kilku rzeczy i elektronika jeszcze cała. No i muszę pomóc żabie go spakować, bo ja mam swoje triki pakowania. Dzisiejsza stylówka na ogarnianie spraw. Tak naprawdę na poprzednim vlogu miałam też te spodnie, uwielbiam je aktualnie. I wziąłam sobie taki topik, on jest z Pretty Little Thing i mam tutaj takie lustrzane kolory z Balenciagi. Tutaj już żeba przygotowała część swoich rzeczy. Pokażę wam, jak wygląda moja walizka, bo to jest hit. To jest hit, moi drodzy. Zamówiłam na Amazonie takie pudełka. Ja tutaj mam połowę szafy, przysięgam wam. Ja lecę na 18 dni i mam tutaj chyba z 20 dołów i chyba z 30 bluzek. Co tam sobie na chwilę na vlogerę? Vloguję sobie. Chcę zrobić dużo zdjęć, dużo kontentu będę tam robić, więc potrzebuję dużo stylówek. I pierwszy raz mam tak, że nie robiłam żadnych, czekajcie, nie będę do was gadać w okularach. Pierwszy raz mam tak, że nie robiłam zdjęć, jakie mam stylówki i nie tworzyłam jakby stylizacji całych, tylko po prostu wrzucałam tam to, co mi się podoba i to, co jest nowe i to, co stwierdziłam, że będzie pasować vibe'em. Jedziemy, ale najpierw na śniadanie, bo jesteśmy głodni. To jakaś foteczka? No dobra, dobra. Byliśmy sobie na śniadanku. Jest godzina 14 albo troszkę później. Dobra, ale chciałam powiedzieć, że Misiek to jest śmieszny koleś, bo on się żegna po prostu z, jakbyśmy wyjeżdżali na stałe. On się żegna z ludźmi z restauracji, że lecimy do Tajlandii. Ja mam z nimi po prostu więź ważną. No rozumiem, no rozumiem. No. Oni mi dają jedzenie często, prawie codziennie, więc nie wiem, szanuję ich i lubię. I ale w ogóle ja mam szanuję. Tak, że moimi ziomkami często. To są po prostu ziomki też dla mnie. To nie są jeszcze coś, że to jest kelner na przykład. Tylko to jest po prostu. Hej! Hej, Jackson! Cześć! I mogę zdjęć, nie chcę. Możesz, możesz, nie ma problemu. No i po prostu na przykład to jest śmieszne, bo to jest jedyna osoba, jaką ja znam, która po prostu idzie gdzieś i on rozmawia ze wszystkim. Ja na przykład idę do restauracji, idę zjeść, to wiecie, zamawiam, mówię dziękuję, płacę i wychodzę. On po prostu konwersacja z każdym, w ogóle w każdym sklepie, w każdej restauracji i ja czasem czekam, on prowadzi jakąś rozmowę.
Że przez to nawet wielu rzeczy ciekawych. Dobrze, dobrze, no ale po prostu ja mówię, że nigdy nie znałam takiej osoby. To jest bardzo, bardzo dobre. Musiałem się pożegnać z ludźmi sama, jak 20 dni nie będę jadł. Dobra, teraz lecimy szybko do Witkaca, tak? Do Witkaca idziemy najpierw. Kupić jakieś rzeczy i później jedziemy kupić książki, bo potrzebujemy książek na ten wyjazd, żeby się nie nudzić. Zakupy w dieslu. No przestań, nie nagrałam tego. Już chciałam pokazać za dużo. Dobra, ale znalazłam, wiem, że miałam nie kupować torebek. Nie kupujesz. Chyba kupuję. Chyba nie. Co za taką. Boże. Piękna, co nie? Nie. Tak, wspaniała. Piękne. Kocham diesla. To jest słodziutka. Ale mam już dwie w takim rozmiarze. I te. Cudo. Zakupy zrobione. Nie, no jeszcze mi się. Jeszcze nie koniec. O, obiecałam, że mu kupię nie. Taki komplet. Prezentuję mój komplecik. Tył piękny. Piękny. Przód piękny. Wszystko takie eleganckie, oddychające, jedwabne. Prześwitujące tatuaże moje. Pięknie. No i co, która czapeczka? No nie wiem. Chcemy kupić jeszcze białą czapeczkę i zastanawiamy się nad Miss Behave. Ale ona zżółkła po prostu. Od potu. Od koncertu. Od koncertów. I wyrzuciliśmy ją, bo już była taka nie do wyprania. Ta czapeczka, widzowie? Ewa, ty ją czujesz bardziej? No w sensie po prostu krój czuję bardziej tej czapki. Okej, ja zobaczę. Design mi się bardziej podoba tej palmendżersowej, to porwanie. Ona ma no. Te porwania mi się bardziej podobają, ale design to bardziej mi się, że tak. Co sądzisz? Nie wiem. Lilusia po prostu zapomina odpalać. Ja zapominam, ja trzymam w ręce tą kamerę i zapominam odpalać w najfajniejszych momentach. Dobra, teraz idziemy zamienić pieniądze. Do... Mi się chciała lot, moje ulubione wietnamskie danie. Bo Lila mówi, o nie idźmy do wietnamskiej knajpy, zaraz będziemy w Azji. Ja mówię, ale nie będziemy w Wietnamie, tylko w Tajlandii. Będziemy jeść tajskie jedzenie wietnamskie. Musimy wrócić do Wietnamu też. Musimy, musimy. I wchodzę do knajpy, a tu dzisiaj akurat w karcie danie dnia. Chala lot, moje ulubione. Zawinięte w liście pieprzowca kotleciki. Jakby przed chwilą jedliśmy śniadanie. Dosłownie 2 godziny temu jedliśmy śniadanie. Mi się po prostu... Koleś. Ja mam tak... Ja wiem, ja już się przyzwyczaiłam, że po prostu zjemy. Nie, jak ja coś zrobię. Muszę być już gotowa, że zaraz znowu. Ja nie będę jadł za chwilę, jakbym siedział i nic nie robił. Ale jak zabrałaś mnie gdzieś na chodzenie. A, że musieliśmy, dobra, no bo tak. To podejmowanie decyzji wymaga ode mnie spalania kalorii. Okej. Okay. Jestem bardzo głodny już, tak szczerze. Tak? To ja jestem w ogóle tak. Nie wiem, no pełna, no przecież 2 godziny temu jak jadłam. Misiek, wzięliśmy ten hajs. Tak, mam tutaj. No. Jeszcze bankomat, Misiek. Bankomat, no. No, co za jedzonko. Ha, 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 ale z ciebie mam. Misiek, to już koniec z tego trendu. Żartuję. A co to jest? Nie wygląda jakoś. Misiek, są właśnie w liściu pieprzowca, że w środku jest mięsko, to masz? Okej. Okay. Nie no, wierzę, że to spisz. Ja zamówiłam sobie po prostu 3 krewetki. Wróciliśmy do domu i zaczęliśmy się pakować i trwało to bardzo, bardzo długo. Wiecie, pakowanie na prawie 3 tygodnie jest całkiem ciężkie. Także mamy... Myślę, że 80% done. Ja jestem praktycznie gotowa. Muszę jeszcze zapakować jakieś buty i zastanawiam się, jakie buty wziąć. Ja zawsze mam największy problem z pakowaniem butów. Także muszę się porządnie zastanowić nad tym. I co? Jutro lecimy. Na pewno nagram wam jakiegoś vloga, może nie jednego z tego wyjazdu. A teraz idę się myć i sprzątać, wiecie, umyć naczynia, posprzątać mieszkanie przed wyjazdem, bo wiecie, na tyle. Na tak długi czas nie mogę zostawić naczyń w zlewie, bo nie chcę wiedzieć, co by się tam zalęgło po naszym powrocie. I wynieść śmieci, to bardzo ważne. Dobra, żegnam się z wami, idę się myć i ogarnąć już do spania. Także pa!